Przepraszam, tylko jeszcze komunikat porządkowy. Drodzy Państwo, ja wiem, co się za chwilę stanie, ale jestem zobowiązany, żeby Państwu tę informację przekazać. Dziś głosowań już nie będzie. Głosowania najbliższe będą w dniu jutrzejszym. Rozumiem, że są członkowie komisji, którzy w związku z wieloma zgłoszonymi poprawkami muszą udać się na posiedzenie tych komisji. Jeżeli ktoś z Państwa mimo to zechce z nami zostać, to będę bardzo zobowiązany. To takie ogłoszenie. Ogłoszenie gwoli ścisłości i ułatwienia waszej pracy. Sprzeciw. No panie pośle, no ile można? Apeluję do pana spolegliwej natury. Pan się wszystkiemu sprzeciwia. Tak się nie da żyć, panie pośle. Sprzeciw wobec pana sprzeciwu. A teraz bardzo proszę o zabranie głosu pana posła Bogdana Andrzeja Zdrojewskiego. Robię to po raz trzeci. Mam nadzieję, że to dobry omen. Do trzech razy sztuka, panie marszałku.